Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. I dzisiaj znowu będzie o studiach w innym zupełnie aspekcie. Mianowicie w aspekcie transportu i logistyki. Dostałem paczkę kawy kolumbijskiej, jest po prostu niesamowita, tylko ją muszę sobie rano mielić, ale to jest czysta przyjemność. Proszę Państwa, kiedy przyjechałem na studia do Lublina, to mieszkałem u takiego oficera Ludowego Wojska Polskiego, człowieka takiego, to taki gość, który do tej pory, powiedzmy, jestem przekonany, że jeździ swoją zielonkawą Astrą Classic na czarnych tablicach i mówi, że nie ma lepszego samochodu, ale nie instaluje gazu, bo mówi, że gaz jest do kuchenek. No i to taki właśnie człowiek, taki bardzo był uporządkowany i było coś takiego, że ja miałem taki temperament, taką ekspresyjność sobie, byłem taki ekstrawertyczny, ekstrawertyczny jestem do tej pory i bardzo lubiłem z kumplami siedzieć sobie na takim gzymsie na jego domu nocą, nogi nam tam zwisały, piliśmy sobie piwo, naprawdę w umiarkowanych ilościach. Ale po prostu albo sobie siedzieliśmy i gadaliśmy i to było takie bardzo przyjemne. I on to chyba gdzieś wypatrzył. I po prostu po 2-3 miesiącach chyba nas tam wywalił z tej stacji. Stacje, budynki wtedy w Lublinie, teraz nie wiem jak to jest, były budowane z założenia w ten sposób, że ostatnie piętro i albo spód, albo i ostatnie piętro i spód były przeznaczone w czasie budowy już dla studentów i tam mieszkali studenci, którzy ten budynek cały utrzymywali. Czyli jakby to powiedzieć, wszystkie koszty ogrzewania, światła, prądu, wody pokrywało się z tego, że na górze i na dole mieszkali studenci, płacili czynsz i ten dom jakby już był za darmo. No, sam dom już jakby był za darmo, bo utrzymywali go studenci. Pewną niedogodnością było zużycie większe wody, to, że ktoś chodził, to, że ktoś się krzątał, ale studenci, jak się dobrało dobrych studentów, takich fajnych, to byli tacy w zasadzie bezobsługowi. Niektórzy na przykład ludzie robili na przykład w garażach mieszkanie dla swoich studentów. Ja mieszkałem kiedyś na Węglinie u takiej rodziny milicjanta. To mieszkaliśmy chyba w 3 czy 4 osoby na Węglinie i było super. Po prostu naprawdę, jak teraz sobie pomyślę, to te standardy nie były akceptowalne na dzisiejsze czasy, ale na tamte czasy człowiek nie zwracał na to w ogóle uwagi. I to była moja pierwsza stacja gdzieś tam w centrum Lublina i ten oficer Ludowego Wojska Polskiego nas wywalił. I okazało się, że ja przez pierwsze tam 2 miesiące, jak jeździłem na stację, to ciągle coś przywoziłem. Czyli brałem pusty plecak, pustą torbę, no i z domu przywoziłem różne rzeczy. Na przykład toster. Bardzo lubiłem toster. Był taki enerdowski toster na dwie strony, że tam się z jednej i z drugiej strony kładło grzanki. On był takie skrzydełka. Coś tam, jakiś młynek do kawy, jakieś inne rzeczy. Przywoziłem tego mnóstwo. I kiedy on, ten oficer Ludowego Wojska Polskiego na emeryturze, czyli tak miał ze 42 lata, może 5, no już takim był emerytem, dziadkiem resortowym, to on nam wypowiedział to, no z 5 dych już musiał mieć mieszkanie, to ja musiałem po prostu dosłownie z dnia na dzień znaleźć sobie inną stację i się przeprowadzić. I taki Tomek z Radomia mi wtedy bardzo pomógł, który z nami studiował, potem gdzieś odszedł na jakieś inne kierunki, ale ja pamiętam, że nam się rwały ręce od tych toreb, od tych rzeczy, od tych dziesiątek książek, od tego wszystkiego, co nabrałem na tą stację. To jest niesamowite, jak człowiek obrasta w te rzeczy, że ma książki, tostery, radio, wszystko. I to było dla mnie tak wtedy upokarzające, trudne doświadczenie, że ja się tak przeprowadzałem, że 6 razy tam jeździłem, że to aż mi się wrzynały w ręce te rączki. To było tak trudne doświadczenie, że wtedy postanowiłem, że przyjmę doktrynę jednego plecaka. Na czym ona polegała? Otóż miałem taki plecak, taki jeszcze wcześniej inny, to jest mój taki już drugi plecak na studiach, bo pierwszy się już zużył. Jeszcze tutaj sobie kiedyś odblaszczek doczepiłem. Ten plecak, gdyby mógł opowiadać, to by opowiedział niejedną historię, mazurską, bieszczadzką, inną. Niesamowite, że jest w takim dobrym stanie. Przyjąłem taktykę jednego plecaka. Mianowicie powiedziałem sobie, gościu, nigdy więcej to się nie może powtórzyć. Musisz mieć tyle rzeczy, które zmieszczą ci się w jeden plecak,
i umożliwią ci spakowanie się w ciągu dosłownie 20 minut. Że jesteś spakowany, stoisz i mówisz, jestem gotowy do drogi. Mogę jechać tu, tam, do innego miasta, do innego kraju. Jesteś spakowany. I tą technologię jednego plecaka udało mi się dotrzymać do końca studiów. No, na samym końcu, na samiutkim końcu, kiedy tam mieszkałem na Górce Sławinkowskiej, to w takim mieszkaniu podjechałem maluchem, Fiatem 126, wziąłem kilka rzeczy, które tam sobie miałem, mianowicie ciężarki do hantle do uprawiania do ćwiczeń, no to one były tam, ważyły ze 50 kilo chyba łącznie wszystkie, no więc no nie mogłem tego wziąć w plecach z oczywistych względów, ale to chyba było wszystko. Tam cały czas do końca studiów udało mi się dotrzymać jeden plecak. Potem wiele razy się przeprowadzałem po kraju, jako już menadżer, jako handlowiec, w wielu różnych miejscach mieszkałem, w Szczecinie, w Łodzi, w Lublinie, znowu w Lublinie, w Niemczech mieszkałem, w Arl mieszkałem. No więc generalnie przyjąłem taką doktrynę jednego samochodu. Czyli wszystko, co mam, co jest istotne dla mnie, mogę spakować w jeden samochód, kombi, jak, taki jaki mam po prostu, i się przeprowadzić. Dlaczego Państwu o tym mówię? Bo teraz z perspektywy czasu myślę, że ten jeden plecak spowodował to, ta doktryna, że musiałem wybrać, co jest w moim życiu ważne. Tak metaforycznie, że na przykład zawsze, to nie jest tak jak teraz, bo teraz jest zupełnie inna sytuacja. Jeżeli młody człowiek ma ze sobą dobrego smartfona, to on ma ze sobą wszystko, bo on ma ze sobą kamerę. No, ma ze sobą aparat fotograficzny. On może mieć tutaj 500 płyt. Wszystkie swoje płyty z domu może mieć. On ma tutaj radio, on ma YouTube, on ma wszystkie zasoby. On może mieć no, książki, audiobooki, zdjęcia rodzinne. No, tu może mieć wszystko, prawda? No, to w takim jednym listku może mieć wszystko. Ale u mnie w owych czasach było tak, że jak chciałem zajmować się fotografią, a chciałem, to miałem lubiciela. 6, zdaje się, lubiciela, tak, takiego aparat 6x6 czy 6x9. Potem miałem ciężkiego Zenita. To był taki wybór, że się albo brało radio, albo Zenita. I na przykład nigdy nie miałem dobrego radia, bo miałem radio wtedy Spidola 252 i ono było za duże do tego plecaka, ono się nie mieściło. Jakbym wziął to radio, to musiałbym zrezygnować na przykład z drugiej pary jeansów, a nie mogłem. Bo musiałem bardzo odpowiedzialnie być ubrany, prawda? Ja musiałem być tak ubrany casual, że pójdę na egzamin w dżinsach, na przykład w jakiejś błękitnej koszuli, w jakiejś marynareczce, albo gdzieś tam, albo na siłowni, albo gdzieś. Po prostu to musiało być wszystko wyważone. Gdybym teraz jeszcze raz przyjmował taką technikę, przyjąłbym ją również, ponieważ wolność, którą mi to wtedy dało, to, że stał w pokoju zawsze plecak i mogłem go w jednej chwili spakować. Jak ktoś powiedział, pan za dużo hałasuje, albo za głośno słucha muzyki, albo za tam, nie wiem, cokolwiek, to ja mówiłem, aha, i w jednej chwili mogłem się spakować, mi nie było. Dawało mi to niesamowitą wolność, ale ta wolność też musi polegać na tym, że jeżeli ograniczamy ilość rzeczy w swoim życiu, to muszą one być dużo lepszej jakości. Gdybym teraz jeszcze raz ten projekt realizował, to na pewno nie miałbym Zenita, tylko kupiłbym sobie w Wiedniu dobry, jakiś mały, kompaktowy aparat fotograficzny, mały, lekki, funkcjonalny. Gdybym teraz jeszcze raz ten projekt realizował, nie kupiłbym sobie Spidoli 252, tylko jeszcze uzbierał pieniądze i pojechał do Wiednia pociągiem i kupiłbym sobie małe, tranzystorowe radyjko Grundig, Yacht Boy, takie z zegarem, z budzikiem, ze wszystkim. To już by mi wtedy budzik odpadł, prawda? I na przykład wmontowałbym do niego takie kabelki, żeby można było Walkmana tam podłączać, czy coś innego, prawda? No. To były wtedy takie czasy. Najwięcej mi zajmowały kasety na przykład, że miałem tych kaset dość dużo, no, w swoim czasie. Czyli jaki jest tego wniosek? Że warto być mobilnym, nie warto otaczać się przedmiotami, ale jeżeli rezygnujemy z różnych rzeczy na rzecz mobilności, a nie chcemy rezygnować z naszych projektów rozwojowych, to te rzeczy muszą być bardzo dobrej jakości i przemyślane. Czyli przeprowadzamy się do Anglii, to weźmy ze sobą 50 dobrych książek, ale naprawdę dobrych.
jeżeli przeprowadzamy się do Anglii, weźmy ze sobą 50 przedmiotów z naszego domu, ale tych związanych ze wspomnieniami. 50 dobrych zdjęć, 50 dobrych albumów fotograficznych, tych, które są dla nas ważne. Bo to nieprawda, że można wszystko znaleźć teraz w internecie. Album fotograficzny ogląda się zupełnie inaczej. Że przychodzi taki czas, czasami, być może to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba dokonać pewnego wyboru i powiedzieć, albo jestem niewolnikiem tych dziesiątek toreb i zawsze, jak ktoś będzie mi truł głowę, to powiem, tak, proszę pana, będę już ciszej słuchał muzyki, ponieważ mam w głowie to, że przeprowadzka będzie dużym projektem, albo właśnie mam taką sytuację, w której mam wszystko w jednym plecaku i mówię, słucha muzyki, tak, jak potrzebuję słuchać muzyki, proszę pana. Pewnej muzyki nie da się słuchać cicho. Tam jest napisane allegro moderato, i tam to musi brzmieć ta radość. Rozumie pan? No to fajnie. Pakujemy się i idziemy w świat. Jesteśmy wolni. Wolność ma swoją cenę. Ale ważne jest to, żeby jednocześnie z wolnością nie przejść w byle jakość. Czyli jeżeli chcemy być minimalistyczni życiowo, musimy być maksymalistyczni jakościowo. Czyli jeżeli chcemy mieć doktrynę, to jest przenośnia jednego plecaka, to musimy mieć jednocześnie doktrynę tego, żeby wszystko, co z tego plecaka, było bardzo przemyślane i najlepszej jakości. I być może teraz przyjdzie taki czas, że prześwietlimy nasze relacje, nasze książki, nasze spotkania, nasz sposób spędzania czasu i okaże się, że nie potrzebujemy tego wszystkiego. Nie potrzebujemy 7 godzin telewizji dziennie, tylko na przykład potrzebujemy 1 godzinę z mediami, ale że będzie to starannie dobrany wybór autorów, planów, przedsięwzięć, projektów i tematów, a nie, że 7 godzin coś grało. Tak to jest. Wydaje mi się, że jeżeli idziemy w pewien minimalizm ilościowy, chcemy być wolni, chcemy być swobodni, to musimy pójść w maksymalizm jakościowy. Że minimalizmowi ilościowemu musi towarzyszyć maksymalizm jakościowy. Wtedy dalej zachowujemy wolność. Wolność, a nie idziemy na kompromis z byle jakością. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Życzę Państwu i dużej wolności, i dużej radości i mądrych wyborów. Bo chyba na tym to wszystko polega. Wszystkiego dobrego.